Siemano! Do której, wiesz co, nie wiem, zobaczymy jak będzie szło. Dziękuję za dysię. Gdzie mam podjechać? Jedźmy gdzieś ze spokojem pogadać, a wy się przy okazji wykąpiecie. Ja nad zalew, no jedź nad zalew. Dzisiaj się kąpaliśmy. To co, nadal czuję stęchliznę. Musicie w ubraniach to zrobić, żeby też i przy okazji się oprać. No ale to w tych się wykąpiecie, jedź. Nad zalew jakieś jeziorko, coś. No jedziemy już. Znaczy funkcją się dzisiaj kąpaliśmy, byliśmy na paintballu i tam była woda i się kazali przeturlać. Dokładnie. Przeturlać się w błocie to nie to samo, co się wytaplać w jeziorze, wiesz? W wodzie, ani w błocie, no. Nie, to nadal nie... Nie wierzę, dopóki nie zobaczę. Dobra. Zajebiście są, a ci wcześniejsi są tacy dziwni. Aj, szyfunciu. No? Bo ten rzut urząd to fuja leci, ani szafki, ani garażu, ja nawet aut nie mam. Ty, ale tak naprawdę? No. No to trzeba podjechać zryć czy zróbę. I tak samo sterytianów już nie mam, no kurde. Tak mi się nudziło, jak pana nie było. Tylko zrobiliśmy to dla tych motocyklistów. No ale ten, ty mi powiedz, czy ty przywiozłeś cały sprzęt? Tak, wszystko zrobiliśmy. Zabrali. To musicie mi dać. Ale nie, czy cztery diady? Że hajs dla pana mam. Nie, co ty, ta pijany jesteś, jak się umyłeś. A, rzeczy, dobra. No, czy rzeczy? Ale ten, Mister Lee, witam. Kasę jeszcze dla pana z tych sterydianów. I dla pana jeszcze ci na motorach mają rzeczy Liźniak. Do rozliczenia się. Dziękuję za piątkę. Transport. Dobra, dalej. No to zaraz się ten, przekąpiecie się i spokojnie się rozliczymy, przecież nikt nas nie goni, nie? Siano zostawcie w aucie, jak macie. Ja nie mam kasy, jestem biedny, ja mam wszystko w banku do pana. A serio, mam kupla barana, co się? Co se nie, nigdy w życiu nie znajdzie. No dobra, nie. Normalnie na kurwa główkę se skoczysz i chuj. Chodzimy jak bomba pierdolnie. L-bomba mi to, a co z wodnikiem, bo mnie ciekawość zżera o 4 zł. Nie pamiętam, kim jest mój kumpel z wodnikiem, się też mega dobrze dogadują. Nie. Czemu pici gra na wyspie, a nie na pompie? Bo raz gra na pompie, raz na wyspie, że oni nie mają zakazu, że o, nie możesz żreć tu i tu. Może się grają gdzie chcą. No dalej, na gumeczkę skaczcie, chłopaki. Karban ja polowa grudnia tak zazaj. W ciuchach skoczcie, żeby się wybrały. To randa jest dla mnie na miejscu jako top donator 10 zł. Ej, ale są takie rzeczy, no radny się tym zajmuje. No dajesz, nie rozbieraj się, bo śmierdzą ci rzeczy. Co? Rzeczy ci śmierdzą, to się ubieraj w nich. Nie, no dobra. Zobacz jaki on szczęśliwy jest w tej wodzie. Na bombę wskoczył. I tak jak on! Na bombę wskoczył. Ty, łapcie piłkę! Złapiesz? Złapiecie piłkę, będę rzucał! Uważajcie, chłopaki! Niech się bawią. Chodźmy jak bomba pierdolnie. Archie 99 się maszynek. Oglądam cię od samych początków. Jak wygląda lew z panną, albo do kogo pasuje lew? Haha, 10 zł. Lew? Nie pamiętam, ale bardzo udany związek jest z Marczyńskich, starych. Można by się tam zapytać, bo duży Marczyński jest lew. No, jest świetnie. Pobiegaj za chwilę, żeby wyschło i będzie fajnie. Pobiegajcie sobie, żeby wyschło i będzie git. No, ale to się przebiegnijcie. Biegaj ze mną, Judek. Dobra, no przecież. Ale to... Umiecie się jak pies wytrzepać? Jak bomba pierdolę. Ty. Tak umiecie zrobić? Peter, niedawno widziałem twoja M, jak jeździła po rudzie i się 10. No to już nie jest moja, to jest Michała. Umiem.
Wyczepcie się i będzie git. No. O, patrz. Po tym jak bomba pierdolnie. Karban to jak dostać 10... Karol, cię łapiesz za rękę. Z radnego za nogę. Oni się tym zajmują, jeszcze dwie, ta nogo jest dużo mniej. Bonzo ma sprawy Discorda w chuju. Max Moto chyba coś jeszcze ma tam do gadania. Pierdolnie. Black Wolf i sam ława gatowco ma celować 5 zł. W dupę! W dupę, kolego! Celuj w dupę, tak o! Po same kule! Co, już taki zmęczony jesteś? No Boże, to ja dawno nie biegałem. I teraz na spoko... O, pachniecie jak wizir! Bogacz, kiedy znowu wpadniesz do Bydgoszczy... Kurde, drzwi otwórz. No ale kurwa, nie robię okna. Zamek się zaczął. No wkurwiłem się. Fadne, bo jestem zaproszony. Szef, mówicie, wie pan, szef, że już 3 dni nie piję? O, sorry, jak to się stało? Masz jakieś problemy? No, jest taki problem, że ja nie mam co robić. Mantegra jeszcze może. Śpię cały czas. Ale śpi, to koronawirus? Byłeś u lekarza? Byłem ostatnio, ja mam kolegę lekarza. Kolega to ci prawdy nie powie. Jedźcie na SOR jedź. Gdzie? No tam, gdzie się jedzie do lekarza. IMS. I napiszcie do lekarzy, że jedzie poważny przypadek. Albo ja napiszę, bo tam nie umiecie pisać. No włosy mi trochę odrastają. Spokojnie, zaraz to wszystko ogarniemy. Ja stary, ty jest strzelec, jak ja ty gówno rozumiesz, ale ważne, że się dobrze bawimy. Ja też nic nie rozumiem. Ja to w ogóle podzielności uwagi nie mam. Young Dragon. Powiecie, co było, czy nie? Czy mam was najebać? Young Dragon w dziękuję. W transporcie. No, jak to przebiegło? I co się działo i tak dalej. No to weźmy, że szukamy złomu. Podjechał taki człowiek, dał nam to wszystko. Ten w motorze to spakował na auto i długa. I oni sobie to przepakowali na swoje i pojechali gdzieś. No i bardzo ciekawie. I nie było żadnych complication? Nie było. To była bardzo dobrze zaplanowana akcja. Ty, a powiedz mi, a te i... rzucili ty młotowy, nie wypiłem. O, no bo jak nie pijesz 3 dni, to nie zdążyłeś wypić, nie? No i tak jakoś. No nudy były strasznie bez pana. No, więc ja to jestem to dusza towarzystwa, gościu. Ja powiedz mi... zwierzaki, co pokłóciłeś się z żółtymi? No nie widzimy ich na razie na mieście, chyba się powinien pokazać. No, oni niech się kurwa boją, bo ja to jak chycę, ich wszystkich wyłapię. I potem ich ten... I zamknę w końcu wszystkich skurwysynów. Bo dzisiaj też będziesz tak szybko szedł, będzie Hando żył, czy nie? Jak bomba pierdolnie. I czekaj, zjem. Max 1000, siema, byt jak tam życie, poza krajów BDW i czekam na kolejną serię Pozdro 4 złote. Bo ja pierdolę, kto to był. To szefu wszystko. Dziękuję bardzo, nie wiem, do której wiesz? No, słuchaj, ja mam tak samo podzielną uwagę, że jak gryzę, to nie słyszę. Słuchaj, powtórz się. No. Szefu, dzisiaj też będzie tak szybko szedł i handlarzył, bo pan mówił ostatnio, żeby handlarzył. Nie, dzisiaj nie chyba. No to... A disco nie Discorda? Pojedziemy chyba trochę po tych strażnikach, żeby pan to nam skroplił. Ja nie wiem. No, jeszcze to od razu, zaraz zrobimy, tylko niech cię wyleczą cię. Nie wiem, o co się ja na razie ja się tego przyczuję bez tego. Discord polisa. Czy disco? Disco? Czy Discord? Szybciej tak, pokurwieni. Ty raz słyszałeś o tym? Słyszałeś o tym, że bezdomni zaczynają cikać na śmietniki i oznaczają jak psy? My tylko raz kupę tu nie zrobiliśmy stawaj. Tyle. Tu nie stawaj, tam z tyłu. Czerwona cymbali. Czerwoną kupę zrobiłeś?
Nie, nie, prawo jazdy ostatnio zdawałem. No dobra, no to idziemy cię zaprowadzić, opowiesz panu doktorowi, co to jest. Jeszcze nigdy tak trzeźwy nie byłem, ja pierdolę. No zaraz, zaradzimy coś. Co jest potrzebna broń pana? Ale świnia. Ale śmieszny pimpek. No. Coś mi prosi. To jest Rongtwiler. Nie, no, to jest nie pies psa. Dzień dobry, pan jest specjalistą, dobry. Doktorem? Nie, ja jestem praktykantem, aczkolwiek co trzeba będzie, to zrobię. Sprawa wygląda tak, że mam bezdomnego chorego. Skąd pan ma taką brodę? No i co? Możemy wejść do ośrodka, to opowiem. Jasne. Jasne, jasne. Dziękuję bardzo za zajęcia. Jakie pan te odżywki stosuje na taką bujną brodę? Kurwa, kolega. To jest broda na gumkę. Dziękuję za piątkę. No już bym wytłumaczył. Przepraszam, zjadłem hamburgera i mi się odpierdala cały czas. To jest mój bezdomny, to jest bezdomny. Bezdomny, dzień dobry. Jest wykąpany, normalnie wykąpał się w rzeczach, żeby nie śmierdzieć, tutaj przyszliśmy. No. I pies los. Ten pies gryzie. No nie, ten pies spokojnie. No i wracając do tematu, nie piję od 3 dni. Widzowie tego chcą 33. No, oczywiście. No i co zrobić, że pił znowu? Się zepsuł. Jest śpiący, nie chce mu się pić i śpiący jest. A to ma pić, czy ma nie pić? No ma pić, że to jest bezdomny. Jedno rozwiązanie jest skrzynka wódki na imprezę jakoś. No ale go nigdzie nie wpuszczą, to jeszcze obrę. Tak, żeby ze śmietnika uzbierał na złom, kupił sobie w sklepie i żeby sobie jebał sam. Czemu on nie chce tego robić? Nie wiem, może zrozumiał i chce wyjść na prosto, co pan pierdoli? Przecież to jest medel. On stracił rodzinę pijąc. Beczkę ściągnę. Tam. Kurde, dobry... tak się zastanawiam, czy możemy mu podać alkohol do żylnie? Nie, bo chyba od setki idzie umrzeć. No to nie wiem, można mu kupić. Nie, no, my tak nie byliśmy. Jak się narąbię, to zacznie pracować. Chyba ty, ja nie piję. Który z doktorów jest ordynatorem? Nie ma ordynatora. A najwyższy doktorem? Pan w czerwonym. Dobra, mogę na boczek? Tak. Ej, a czemu pan tego fajnego, co mi dali ty robota? Momencik, panie doktorze, muszę ściszyć radio, bo słyszę. Co, że się sam to zrobię? Chodź, pipek, to. Słyszałem. Kurde, no. No, i sorry, że sam ściszyłem. Panie doktorze, sprawa wygląda tak, że tych dwóch doktorów, których tam mamy, no to pizdy są jakieś i się boją zainterweniować tak, jak powinniśmy zainterweniować. Ja się na tym nie znam, panie doktorze, ale miałem dziadka, który też miał podobny problem. Jaki? I przestał pić. Chodź mi do tej... Jaki? Że dziadek przestał pić. Się przejdźmy dalej, bo kurwa gada tam. Karban, dobra, ale jednak chyba nie dostanę tego. Dostaniesz, mówię, Max Moto, Karolcia, radny, oni to mają. Oni ci dadzą. Nie wypiję do tego, dopóki się nie wysikam. Kurczę, i teraz sprawa wygląda tak, kurde, cały czas krzyczą. Sprawa wygląda tak, że z tym dziadkiem było tak, że nagle jak przestał pić, to dostał raka. Miał kaszel palacza, chociaż nie palił. Bolały go kolana, go bolały i zaczął strasznie tyć. No i też próbowaliśmy go nakłonić. Dziękuję za piątkę. I on nie chciał, pod ryj mu podstawialiśmy, już próbowaliśmy nawet zrobić tak, żeby on te, jak to się nazywa, bombonierkę wpierdolił sobie z alkoholem, to może i go pociągnie, nie? No i aż pewnego dnia, panie doktorze, nadąża pan? Tak. I aż pewnego dnia, panie doktorze, dostał gorączki. Dostał gorączki i... No i ten. I stwierdziliśmy, dobra, to jest ten moment. To jest ten moment, żeby spróbować podać mu alkohol. Faceta panny z pierwszej połowy września to też panna. No i teraz tak. No i tak myśleliśmy z babcią, jak mu podać ten alkohol. No i wpadliśmy na świetny pomysł, że przecież tabletki na zbicie gorączki można podawać w czopiku. Aha.
No i namoczyliśmy tampon w alkoholu i wsadziliśmy dziadkowi w odbyt. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, że ktoś taki najebany był. To było to takie 80%. No. Czy można mu zainstalować w odbyty ten? Karban Max pisze za dzień dobry, panie Pat. 10 zł. No. Ogarnię. Pana wątpię, ale było się czegoś. Czy ty jesteś pielęgniarz podpity? Nie. No ale czy da radę, czy nie? Pielęgniarz na służbie. Dobra, do gabinetu na chwilę. Tak. Proszę kontynuować. Mener mi dał. Do gabinetu. Co ty, najebany jesteś? Do gabinetu. Na waru gabinet. Mener mi dał. Gabinet. Ja mogę... Mogę zadzwonić na policję, że tu po pijanemu się ludzi leczy. Do urzędu dotacje stracicie? Teraz nie mamy dotacji. Ja z tym idę. Nie macie dotacji, bo pijecie w pracy. On pije. Nie, pana. Kto? Pije. On jest alkoholikiem jakimś. Ja chciałem wrócić do sytuacji z moim menelem. No właśnie, ja chcę porozmawiać. Ty się tamten zajmij, bo ja nie znam sytuacji. Skąd on ma ten... Dobra. Nie wiem, idź się z tym do biura, wyjaśnij z nim to, a ja się z tym... Dobra. No. Panowie, jeszcze mam pytanie. Kto mu... A pan jest kim? No jasne, jasne. Ja? No. Nie wiem, sam. No to się pan kurwa przejdzie, bo pan podsłuchuje, jak mówię o chorobach mojego przyjaciela. A. Co się kurwa z brodą stało? No dobrze, pan kontynuuje. No, no i ten, i czy by ale można mu ten zaaplikować? Proszę. Ale taki... Znaczy no... O, teraz dwa psy są, dobra. I że kto? Why now? Chyba... Jak się możliwe. Tego też potrzeba byłaby zgoda tego. Poprawny. Tego samego zgoda potrzebna by była. No ale niech pan tcha normalnie ściągnie mu spodnie, mówię, przemyłem ich kurwa w tym, w jeziorze. Oni czyści są. Czy tego nie, ten pije normalnie, tylko ten drugi się. Pan go łapie normalnie, wsadza mu ich z głowy. Dobry. Bo jest jakiś poczekać mi kasę, jak się pije coś. Co ty chcesz ode mnie? Odbytem? Znaczy no. To, ma... to jest mniejszy kac! Dziadek kaca nie miał, najebany był 3 dni. Nie. Chodź ze mną. Jest pierwszy, no. Ale lepsza faza. No to ja bym w niego to instalował, zobaczył, czy będzie działać, jak nie będzie działać, to nic, a jak będzie działać, to spoko. Komu? To co? Panu Idziowi? No, że zaczął pić. Ale no ta. Przesłali pocztę. Wątpię, że to jest możliwe. I no to jak nie jest możliwe, no to nic, to już sami to na własny użytek zrobimy i sami sobie poradzimy. No nic, idziemy. No dobra, do widzenia. Masak. Ale zresztą, bo to niezła dyskoteka jest. Wiem, że fajnie grają, kurwa, fikołką, że... Ja to jest. To ja, Teodor. Muszę zrobić fikołka. No ładnie. Za duży syf jest tutaj, kurwa, tak oboj. Kurwa, się tak nie obracaj, bo zaraz jeszcze pijany będziesz bez alkoholu. Skąd kurwa psy w środku do chuja? Bomba pierdolnie. Nie wiem, dziwne te psy, jeden mnie żuje, bo... Co się kurwa patrzysz, pies? Wypierdalaj stąd. Mój umiał wypierdalaj. To jest jakiś dziwny bardzo, to najdam się. Szyfuńcił, ale przynajmniej jak nie pije, to szybciej jeżdżę na rowerku. Nie o to chodzi, chodzi o to, że... Jedziemy zgłosić, co tu się dzieje, chodź. Bo to, co ja widziałem... Kurwa, psy w szpitalu... Pomocy nie chcą udzielić. Jeszcze jeden pił. Jeszcze jeden. Ja gdzie to zgłosić? Edzio musisz prowadzić, bo ja wypiłem. Spokojnie, ja jestem abstynent. Praktykuję. Otwórz tu. Bo za okno wyjebaj. Z tyłu już jest wyjebane. Ty, dzik nie ukradł, dziwo. Kurwa. No przecież otwarty jest. Co? A. Twoje leci. Ty kurwa, centralny ci się spierdolił. Te zamki są stare. A stu, muszę figołka zrobić. Te zamki to ledwo działają tu. No, teraz żem wyrwał. Jedźcie do urzędu. Ja robię figołka, która tak brudne skarpetki. Spokojnie, teraz czekoladki, więc ty jadę na spokojnie. O, późne żółte. To jest ostatni dzień tych skarpetek. To widać?
błędnik oszalał. Proszę się bardzo, masz kulańce. Ale wspierającego nie dasz. Ty widzę, że nie masz. Ten, sorry, bo się zamyślałem. No, mi się szef jebnęło. Że co, że jednak pijesz? Nie, że na komendę pojechałem, a nie na urząd. To zgłosi na psy. Oj, sorry. Ale spokojnie wywietrzy. Spokojnie, szybę mam rozbitą z tyłu. Dwie masz rozjebane, ta z tyłu chyba pękła też, ale od naprężeń, bo widziałem, że źle była założona na gumach. No ale mniejsza o większe. No pojechałeś na psy, bo lubisz po prostu ten, zwierzątka. No. Szefie, bo ja bym pojechał zrobić tą produkcję tych sterydów, bo szefa nie ma, ja później nie mam tego jak skrapać. Dobra, dobra, zaraz to ogarniemy, ty się tylko denerwujesz. Ja wolałem jak piłeś. Bo ja chcę te sterydy sprzedawać na mieście, żeby tą siłownię kupić. No kupimy w końcu, nie stresuj się. Już jebcie, by cię rozjebał łeb za raku, bo to pierdolone, kurwa. Nie, no on musi pić, on jest taki, ma zespół niespokojnych trąbień. No, wiem właśnie. No to ja mówię, jeb, no. To ile to można jechać, no? Jeszcze jebcie, kurwa. No coś tam jeszcze się pluje chyba pod nosem. Tak to chyba ci pokazał, wiesz? Dobra, zajrzę mi drogę i ją wali. Co jest dziewczyna? To wal na nią! Na ciebie. Kurwa. Oplułeś mi twarz. Nie, dziękuję cię. Jezus, jakbym z kwasu dostał. Dziękuję za piątkę. Zębów akurat nie było. Szmati, dziękuję za wspierającego. I ty, a ty do tego urzędu w lewo. Mam teraz i dobry. No i kolejny cymbał. Bo oni ci ciągle te przeszkadzają. O tobie sądzę. Ty masz dziurawą tą skarpetkę na ręce. Dobra, wyjebnij. Nie, on musi pić. No właśnie. Zamknął nas przez niego. Wilku, elo. Kurwa, nie masz humoru na żarty. Mam, kurwa? I ktoś mi tu stoi, jak ja chcę tu zaparkować. Poczekaj. A wy co się kapicie na moją? Już się nie stresuj. Spokojnie, poczekaj. Weź go przypilnuj, ja zaraz przyjdę. Dobra. Nie chcę zapalić. Co ci plujesz? Edzio, kurwa. Edzio, też ta pani to... Ta pani to, kurwa, wypierdalaj stąd. O, kolejny. Już! Nie będziesz Edziowi pracy zabierał. No, widzisz, Edzio? Żaden bezdomny nie będzie ci braku domu zabierał. Zaraz przyjdę, uspokójcie się. Dziękuję bardzo za pieniążek. Oj, coś ukradniemy. Oj, coś ukradniemy, a nie. Oj, coś ukradniemy. No, ja to już weźmie. Biegnamy. Dawaj, lecimy. A ten co? A co robię? Kurwa, man. Będę. Kurwa, idzie tak wolno, jakby miał kołem w dupie. Tak idą szefowie. Bo szefowie mają wyjebane we wszystko. Oni tak wolno chodzą po prostu. A przerwy między wyrazami mają jeszcze dłuższe niż idą. Hanys? Witam. Siema, łysy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tego. Urzędnika. To jest pan urzędnik. Ten w okularach. Ten? Tak. No ten, który najbardziej przypomina. Chcę ten i złożyć takie. No papiery chcę złożyć ze zażaleniem. Zażalenie? Zażalenie! Kurwa, czego nie rozumiesz, gościu? Zajebać ci z główki? Nie, od Japonii. Ja ty ochraniasz, także pan uważać sobie. Kim ty jesteś? To jest... Nie strasz mnie tym akumulatorkiem, już spokojnie. Ty co ty tam masz? Ty jesteś policjantem? Nie, on jest moim szefem. Szef ochrony Ryszardów, miło mi. Szef miło poznać. Fajnego masz tego. Fajnego masz tego tutaj. Obronnego. Dobra, słuchaj, urzędnik. Chciałem tego.
Nie patrz mu w oczy, bo on ma skośne. Przez okulary i tak nie widzę. Mam wadę wzroku. Słuchaj, chciałem zgłosić... Pójdziemy do biura, tam bym zgłosił? Tak, zawracam. No. Będziemy jak bomba pierdolnie. Panie przewodniczący. Urban radnemu napisałem na DC na PW z Wiwek 5 zł. Dobrze, radny ci pomoże. Ale jedny, co tak jebie? A państwo co to robią? Chłopaki! Ja pierdolę, ty wypędź ich stąd. No to moi bezdomni. Kadukary by mi. Zapraszać pana. Pracę, proszę. Ty ochraniacz! Ty nie musisz na końcu, że nic mu nie zrobię! Ja tu jestem dla bezpieczeństwa pana, nie jego. Tak, bo ja jestem Lee. On jest z Japonii, on zna Jackie Chana. Kogo zna? Ja pierdolę! A znasz tego? Karate? Karate to mój kolega. O, to faktycznie dobrze, dobrze, że tutaj jest ten ochraniacz, napiszcie. A pan jak się nazywać? Ja mogę pokazać dokument, jak pan mi odda. Za 10 zł. Tak, ja zawsze oddawać dokumenta z urzędu. To już, proszę, to jest mój dowód. Dziękuję bardzo za najta. Pitbull. Pitbull. No, to ja jestem. Jakbyś... Dobra, to pan... Ten, już ci powiem, co ja chcę. Ty weź już szykuj od razu, weź tą kartkę zażalenia. Ja widziałem, że tu jest. W dolnej szufladzie widziałem ją ostatnio. Tak, ja biorę czysta kartka, ja zapisać sobie wszystko, pan później... Te tylko zapisuj po angielsku, a nie po swojemu. Jako tako będę zapisywać. Dobra. Jako tako. Słuchaj, ważne są informacje, które chcę ci przekazać. Dobrze. To pan może być ochraniacz tutaj. Może być ochraniacz, gdzie chce być, czy to jest jego robota, nie? Chce był, czy nie? Tak. Ej, właśnie, panie ochraniacz, wyjeździcie tymi śmiesznymi samochodami takimi na powietrze? A jak? Pewnie, że tak. Ale to zapierdala. Nie na powietrze, tylko na prąd. No, na prąd. Jak się czasem rozładuje, to trzeba z paralizatora zajebać w siebie. To ma baterię jak telefon? Jak czołg. Taki elektryczny. Czy chcesz się pobawić i z paralizatora przypierdolić? Tobie w czoło nie dzięki. Tamty. Życie mi nie byś nic mi nie zrobił. Komu? Biegają pod urzędem i coś odpierdolają. Nie, to są bezdomni. No czułem, że coś bezdomnego weszło. Już. Przepraszam, że pan czeka. Już tłumaczę. Dawno temu... Tak? Miałem dziadka. Tak. No i ten dziadek pił przez wiele lat. Tak. I był zdrowy jak koń. Dobrze. Powiedziałbym, że był zdrowy jak koń Rafał. On, ja znam, bo taka ma... Dobra kinowa produkcja. No i pewnego dnia ten dziadek no wstał i mówi, no nie lubię alkoholu. No tak powiedzieć, dziadek tak nigdy nie mówi, żaden dziadek tak nie mówi. Zwłaszcza mój, który chlał od 18 roku życia dzień w dzień. Dzień. I on pewnego razu, że nic, dzień, zero. Że koniec z alkoholem. No i my z babcią próbowali. Nadąża pan? Dziękuję za dwie. Tak, ja notować szybko swoimi znaczkami, a później to przetłumaczyć na angielska. I on tak z tą babcią wtedy se siedzę, a on w spokoju oglądał telewizor. Nie? I myślimy, co zrobić, żeby on znowu pił, bo nagle, jak skończył, dostał kaszel, taki palacza, nigdy nie palił, dostał ten... To może to być kaszel alkoholik? Właśnie nie, to do tego, do czego dążę, to kaszel palacza był, bo odkaszliwał flegmę papierosową, do tego sęk w tym jest taki, że rozumie pan sęk? Sęk. Takie drewnie. Taki baton w Japonii, mieć sęk, albo coś takiego. Albo sęk you Richard. Ale nieważne. Wróćmy do tego, o czym mówiłem o tym dziadku. No i on wtedy się bardzo rozchorował, miał ten kaszel palacza, choć nigdy nie palił. Zapadło mu się płuco i automatycznie dostał tego, raka dostał. Gorzej widział, nic nie czytał. Mało mówił, mało jadł, głośno pierdział. Tak. Ja mam takie pytanie do pana Pit. Co to ma wspólnego z urzędu? Zaraz wszystko wytłumaczę. Tylko najpierw historię.
bo to jest bardzo ważne w ciągu dalszej historii. Dobrze, dobrze. No i teraz ten dziadek z tą babcią to ten, no to oni już zaczęli się kłócić, nie? Tak, 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 tak. Dziadek z nią SMS-ować zaczął, bo on mało mówił, dużo pisał. Przepraszam, że przerwę, ale no? Pan w białych spodniach przyjechał tu autem takim i tam zaparkował na głównym parkingu przed urzędem? Nie, nie, moje auto jest rozjebane, bo kupiłem Lambodorcy i odpadł. Aha, dobra, to nieważne. No i wracając do tego dziadka, to no i on co SMS-ował z tą babcią i się ciągle się kłócili, proszę pana. No i chcieliśmy coś zrobić, że dziadek zaczął pić, bo jak babcię bił, to było okej, nie? Bo babcia tylko sina chodziła, ale uśmiechnięta. A teraz chodzi smutna i nawet nie pobita. No i chcieliśmy wrócić do tego, co było, a dziadek nie chciał alkoholu. W bombonierkach mu próbowaliśmy podać i dziadek nie chciał w ogóle. We wszystkim próbowaliśmy, ze syropikami i tak dalej. Pawełka no, też panu dawać mu? Pawełka taka batonika. Podpisk podkładaliśmy, ale on go tak spychał ręką i mówi, nie chcę. Smutna historia. Smutna. No ale w końcu z babcią wymyśliliśmy, kiedy dziadek zachorował na gorączkę. No gorączka jest taka, że go rozłożyła i zaczął zamiast siedzieć przed telewizorem, zaczął leżeć przed telewizorem. Tak, 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 głodna ta pana historia. Dziękuję za stówę, misiu. Dziękuję za piątkę, piątkę. No i kurczę, i tak do tego, co dążę, mówię, kurczę, a babciu, a jakby my mu powiedzieć, że trzeba podać czopik, nie? Bo czopik na zbicie gorączki dziadek kojarzy, bo to przed wojną było, że są te czopiki, nie? Tak, tak, tak. I dziadek pokojarzył czopik i tak wymyśliłem, babciu, a jakbyś ty wyciągnęła cipy, dziury. O Jezu, pan myśli, ja myślę, że ma się nazywać cipikało, pan Jezu. No to nie, no nic od pana nie wyciągamy. To z pizdy, kojarzy pan? Tak, tak, tak. Tam już taka dziura pomiędzy nogami u starszych kobiet za kotarą. Dziękuję za kolejną stówę, serduszka dla was. Bo to my nie możemy tak oglądać tego. Ja no ale no ogólnie tam za tą kotarą wyciągnij ten materiał zawinięty tampon. No, tak. No a że moja babcia miała okres do 93 roku życia? No to ona cały czas chodziła za tą zatamponowana, żeby jej nic nie zaskoczyło, nie? Tak, tak, tak. Dziękuję tak, bardzo tak. Za kolejną stówę. Gdzie są serduszka? Dwa razy do Mantegri dla mojego kolegi na intensywa. Druga kartka. No pan weźmie, bo to jeszcze trochę jest. Jak będzie pan gotowy, to ja już mogę mu mówić. Dobra, dobra, ja już tu wraz, druga kartka, już chować notatnik jeden, a gdzie druga, tutaj mam tylko. Intensji w kurwa, gdzie ty masz cyk? A pan ochraniacz, nie przeszkadza panu to, że mówię brzydkie słowa? Przepraszam, jest ktoś tutaj? Tak, no ja jestem urzędny, ale będzie petent, pan poczekać chwilę. Weź ochroniarz, podejdź tam, powiedz pan. Halo, ochroniarz! On na zawory, cuchawka, o, dobra. Co jest? Tam ktoś czeka, jakiś petenta. Idę go wyjaśnić, poczekaj. Poczekaj, żeby poczekać, dobry. Bo historia jest gra. Dobry, dobry. No, mam tą drugą kartkę już? Tak, tak, tak. W kolejce, proszę poczekać. Dobra, bardzo ważne. No, i ten, i babcia wyciągła z tej pizdy za kotary tego, tampona. Tak, tak, tak. No i ja mówię, babcia, to jest ten moment. Kupiliśmy Krupnik, najtańszą wódkę, którą dziadek chlał od rana do wieczora, o każdy porze dnia i nocy. On jak się przebudzał, to kurde, pierwsze o czym myślał, to myślał o Krupniku. Red Dover. Tak, 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 tak. No i znaleźliśmy do garnuszka tego Krupniku. Babcia wsadziła tampon. Kto na to patrzy? Ja patrzę. Tak? I podała dziadkowi. No i wszystko. Do odbytniczo. Chłopaki trochę ci się... I on to normalnie nie będzie podejrzany? Nic nie skapnął się, bo myślał, że to jest czopik antygorączkowy. Czopik antygorączkowy. To my takie coś w Japonii nie mieć, dobra. No ale to my wymyślili, to patent taki był z babcią, nie? Więc proszę szeptem. Ja podejdź bliżej, bo to muszę lepiej słyszeć pana historię. No i teraz tak, no i my tego dziadka zainstalowali w ten odbyt, ten czopik z tego, nie? Z alkoholu i z materiału. Tampon. Z Krupnikiem. Tak, 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 tak. No i wtedy dziadek oszalał. Najebany, nago wybiegł, obrabował kiosk.
Kioska w górę, a to... Zgwałcił śmietnik i porwał auto. O Jezus. O kurwa. Następnie z Yuri Gagarinem. Może pan kojarzyć z historii kosmosu? Tak, pies? Nie, pies to był Łajka. No, tak się nazywał mój dziadek. Mój dziadek był Łajką, to nie był pies. No i wylecieli w kosmos. I tyle o dziadku wiem. Ale wracając do sprawy. Do sedna sprawy. Czemu opowiedziałem taką historię? Właśnie nie, ja jestem ciekaw. Czemu pan powiedział taka historia w urzędzie? Bo tutaj mi się nic nie kleić z tego, co ja zanotować. Bo wziąłem tego. Mojego bezdomnego, takiego cudokary. Miałem go jak gołębie na rynku. Ale psa czy kogo? Nie, bezdomnego. Tego, co pachniał bardzo brzydko. A, ten, co przychodzisz tutaj, tak? Tak, ta, jeden z nich, taki Edziu ma na imię. Tych, co cały trawnik podeptali. Ja, mówiłem, że mają zostać przy aucie. No, i Edziu się strasznie zrobił nerwowy, od 3 dni nie pije. Pedziu. Nie, Pedziu nie jest, on ma białą dziewczynę kiedyś. Miał, naprawdę, widziałem. I ten, i Edziu, no co, no nie pije, nerwowy jest. No to mówię, jedziemy do doktora, nie? I czapka mu. No i mówię, zaproponuję gotowe rozwiązanie, tak zwany know-how, który sobie przygotowałem już z babcią lata temu. Tak. Testowany na dziadku dermatologicznie. No i teraz tak. No i wjeżdżam do szpitala i stoi tam taki z brodą i taki nie, i taki inny w okularach. Czy do ilu tam stało? 4. 4. I tak patrzę, co się dzieje na tym szpitalu, a tam chodzą psy. Nie, że policja, tylko psy. Takie 4 łapy, hał, hał. 4 łapy, szczekają, je sikał na dywan. Mówię, ja pierdolę. Pojebane rzeczy, musicie się tego pozbyć, bo one roznoszą choroby. Dalej to już nawet nie o to chodzi. No i mówię, że moje bezdomni nie piją. Zwłaszcza jeden. Bo drugi to nie pił, bo nie miał pieniędzy akurat. Ale drugi miał. Jak bomba a skąd on miał pieniądze? Ze złomu. Ja to słyszę, że niektórzy nawet bezdomna mieć duża samochoda. W sensie bogata samochoda. Bezdomni? Chyba jakiś biznes otworzył. Dziękuję bardzo za stówę serduszka dla ciebie. Nie jestem agresywny, zakochany. Ale to bezdomna to na kościoła podobno oddawać ta samochoda. No nieważne, wracając do pana historia. No też słyszałem, ale to nie moi bezdomni. Moi to mają takie ze złomu. Słyszę pana słychać. No, ale wracając do tego tematu, nie? To całą tę historię, co opowiedziałem panu Cink-Ciank, Cipank, no. Cipikao. No, Cipikao. Ja wolę 7 Days'a. No właśnie, ja też lubię te batony. Wracając do tego, to ten. No to oni mu nie pomogli. Chociaż ten gotowe rozwiązanie. I ten. I drugi... Może nie mieć taka technologia po prostu czopkowata. Nie, ja widziałem na tym, że mieli czopki na taki, za taką ladą, że można sobie kupić na recepcji. Tak. No dobra, tak. No i sytuacja wygląda tak, proszę pana, że jeden z tych... lekarzy się, tak. Się najebał się. Pijany jak świnia był. Na służbie. W trakcie pracy? Najebany był tak jak mój dziadek przed wylotem w kosmos. No proszę, to nie, ale to na służba. No i chciałem zgłosić to, żeby raz, że nie pomogli. Tak. Dwa, że się śmiali się. Tak. Trzy, że pijany był. Trzy przestępstwa, no to nie przestępstwo, ale ostatnie to przestępstwa. No i chciałem to zgłosić tutaj, żeby oni nie dostawali dotacji, jak się tak zachowują. No nie, no zdecydowanie my ukrócić za takie coś, jak oni pijana frazę. Reszta to może dobra, jakoś tam nie musi się oni czopka wkładać w dupa. No nie muszą, ale bezdomnych umyłem. No tak. No dobra, ale ja zapisać to, okej. Czyli pan po prostu składa petycję, żeby oni nie dostawać pieniędzy. Tak, do momentu, kiedy nie przestaną pić w pracy. Dobrze. A pan trzeźwy? Ja nigdy w życiu nie piłem alkoholu. A nie mieć pan po dziadku takich ciągotek? Nie, to po dziadku ciągotki miał mój ojciec. A to pan po ojcu? Nie, ja jestem po matce. Lubię dać w ryj, dobrze poruchać i kurwa zbezcześcić na przykład jakieś świętości.
Co jest dla pana święte na przykład? Cięta krowa jest w Japonii. No to jak spotkam krowa, to ją złapię za wymiona i wytymam tak w odbyt, że się zesra w spodnie. O, nie. Pan ochroniarz, proszę wyprowadzić pana. Nie mogę. Ja zapisać to wszystko, ale jeszcze to... raz pan powie coś o krowa. Nie, krowy to fajne ma... są. Fajne są, dają mleko i robią mu. A ja jestem uczony na laktozę i mam kurwa sraczkę po tych kurwach. Tylko kozy. Do widzenia. Do widzenia. Jebać laktozę. Jeszcze następnie tam, no. O Jezus, ten pan to był. Kto to był? Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Mikołaje, kurwa. Weszło wszyscy do urzędnika? W jednej sprawie? Jebane Mikołaje. Są kurwa moi bezdomni, czy są? Dixon, wyjebali mnie z deala już. Już nie jest dobrze, już jest źle. Nie no, spoko, trzymaj, tylko że chodzi o wyjście. Dobra, będę takim przydupasem na tylnej kanapie. Dobry. Właśnie nie mogę. I dobry. Odpięte. O, o, jest magia, dobrze jest. I jacy co, gościu? To jest Meksykaniec jakiś, importowany. Przybłędy. Dzień dobry. Nie wiem, przybłęda jakaś. Dźgnąć cię kurwa? Nie. To wypierdalaj. Już! Dobrze. Już! Cię kurwa dźgnę! Pieniądze? Jakie kurwa twoje pieniądze? Pierdolnie. Albo mu ukradłeś trochę. Dźgnąć cię? No nie. Niech tam kurwa wypierdalaj! Już! Bo cię dźgnę kurwa! Dobra, to przepraszam. No. Idziemy. Chłopaki, jedziemy. A panie szefie, bo dzwonili do mnie ci budowlańcy z jakiejś tam firmy, że szafkę nam teraz stawią. Podjedziemy? No to podjedź. Kradną na to nie wstawią szafkę. Dobra, to wszystko spierdolić. Urząd w ciule leci, nigdy tej szafki nie dadzą. Czemu ty go ukradłeś? No to było przypadkowo, ale nie chciał, żebym mu oddał. Chciałem go wyjąć za szpaty z auta. I mi się to opłaca. Ty na czerwonym przyjechaj, zobaczysz, kurwa. Będziesz się smożył w piekle. No kurwa, sam daj, ty chuju jebany. Dobra. Ja będę może prowadził, ja trzeźwy jestem. Dobra, spokojnie, dojedziemy. Właśnie, jeśli chodzi o twoją nietrzeźwość i nietolerancję alkoholu... Wow. Co ty robisz? Próbowałeś pączki z likierem? Nie, ja nie będę pił, chcę wyjść z bezdomności w końcu. No ale jak ty chcesz wyjść z bezdomności? To kup doma, nie? No chcę mieć... zasadzić drzewo... Co tam jeszcze było? Ty, ale tu kolega ci dobrze radzi, kurwa, kup dom. No to wyjdziesz z bezdomności, a nie przestajesz pić, jak debil. No dobrze gada, no. Jedyne co robisz to ten. I to pośmiewisko, ty zacznij pić. Ej, właśnie! Dixon też ma prawa, wspierającego ci może dać. No nie wspierającego, tylko tego, top donatora. Ty, a gdzie jest ten w czarnej czapce? No, on tam ciężko z nim jest. Ale ciężko... pogrążył się w nauku. Ty kurwa nie jeździ, popijadaj mu na tych czerwonych, bo zobacz, nas zamknął. Nie, dobra, spokojnie. Pogrążył się w nauku, no i tak jest, za niedługo brachol też będzie. Ja jeden normalny. I szef wow, oczywiście. Co on robi? I właśnie, a słuchajcie, a macie siano tu czy gdzie? Banku. Dobra. Też szefowi dam, ale dzisiaj trzeba dużo sterydów, bo... No to chodźcie na przeróbkę! No już zaraz dojedziemy, to możecie podjeżdżać. I najlepiej jakby jeszcze dzisiaj nam tą szefkę zrobić, no, żeby to odłożyć. No dobra, to ten, chodź na przeróbkę. Podobno ja tam zmontować teraz szafkę. Dobra, ale najpierw podjedźmy ten. Włożymy do maszyny, to chwilę trwa przecież, nie? No tak, ale możemy tylko po 50 na osobę, to mało.
że my to sprzedamy w pół godziny. No to co, no trzeba zacząć to robić, wiesz, 50 do 50 i kurwa ten. No 50, a później szefa dwa dni nie ma. Ty pijany jesteś chyba. Dobra, tu gdzie jechać tam, no to ten garaż taki. No a macie przy sobie do tego? A ja mam, on nie ma. Ja nie mam. No dobra, no to na razie ty dasz. Ja jedyny pracowity, widzisz, szef, nie piję i od razu. No ty się kurwa starasz, ci powiem, gościu, nie? Bo powinieneś zacząć pić chociaż trochę, spróbuj na przykład od pić zacząć. Nie wiem, byście musieli jakiś pieten dołożyć, mi tak to nie. Spoko, urzędnicy byli. I dajcie mi tego. To nie szefa wyjdzie. Myślisz, że tak łatwo się rozpiec z tych zawiałych pasów? No, ale nie jest łatwo. Szefuń ci testosteron. Kurwa, ale zajebało z tego gówna. Trzeba wyprać karcierem. Weźmiemy to kiedyś i wybierzemy to całe auto. I co tam jeszcze było to? Aceton. A nie, trójton bolo. No wszystko. Zaraz jestem. Kamyk dobrze zagrał, chuj. Musiał tam siedzieć i wysłuchać mojego bełkotu. Co? Kamyk jest od początku w urzędzie za ziemię. On ma live'a na Facebooku. No. Wsadzę ci głowę do pralki. Czego, suko, nie rozumiesz? Tańcz, kurwa, już. Kobiet nie bije, ale suki tak. Świetnie wyprasowany dres, kurwa. Dzięki, świetna robota. Trzeba się z motocyklistami dogadać. Żeby ten koks sprzedawać, żeby przynajmniej mieć jakiś zarobek, jak szefa nie ma. Dobra, już się robi, spokojnie panowie. Jedziemy na szafkę. Dobra, do nas na 100%. Pamiętajcie, w życiu się nie liczy tylko hajs. W życiu liczy się dobrze poruchać. I zjeść. Pamiętaj, Edzio. I pamiętaj, Edzio, życie jest jedno. Jak się nie napijesz w tym, to w następnym już ci się nie uda. Kurwa, ja żadnym nie zarucham. Przecież zawsze możesz zaruchać cokolwiek. Co? I macie siano, że za to zapłacić, bo ja nie zabrałem portmonety. Za darmo. Oni kurwa za darmo, potem z urzędu nas ściągną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam. Witamy. No tutaj chłopakom obiecaliśmy, że szafeczkę im zrobimy z zakluczaną. Zakluczaną szafeczkę i tam jeszcze jest taki problem, bo panela odchodzi. Pokażę może w którym miejscu. Dobrze, jasne. Proszę wchodzić. Wy, kurwa, jak wy sprzątaliście. Tutaj odchodzi. O, tu w tym miejscu, co idzie to, ten super, to żeby parę gwoździków tu przyjebać i będzie fajnie, żeby było tak jak z tamtej strony. Tak, tak, ja chłopakom już mówiłem, bo jak byliśmy wcześniej, że mama zawsze miło powtarzała, że jak szukasz synek kobiety, to pamiętaj, wie pan co? Że jak dach cieknie, taka to majster, piwnicy wie pan cieknie, co? Bo dokładnie tutaj, tak. Bo ja tutaj widzę, że tutaj podgnite są tutaj te belki, tutaj będzie więcej niż jedna do wymiany. Wymienicie, tak. To ja bym oni zapłacą! Oni mają siana w chuj! Przecież oni złom sprzedają. Widzieliście, po ile jest mieć? A oni ją chowali jak bitcoin. I czekali, aż będzie najlepsza cena i ją ojebali. Chyba, nie mają pieniędzy. No kurwa, a myślicie, na czym oni się dorobili tego garażu? Przecież mnie też stygalili i tak podpisali papier na garaż. Dobra, weź na początek skocz po skrzyneczkę z wkrętami, tam jest na pacę uszykowana. On kłamie. Zapłacicie już, nie bądźcie tacy. No ale zobaczysz, nie zapłacić. Znaczy wie pan, my tutaj zaproponowaliśmy, którą że mogę to, my to załatwimy, ja załatwimy za darmo. Tak, chcemy z jakiejś strony pomóc, tak?
Tak samo w urzędzie będziemy musieli porozmawiać, żeby tutaj zadbali o to miejsce i troszeczkę rozglądali się za obywatelami tutaj, tak? Dobra. Którzy nie mają domu i zarabiają w inny sposób niż prasa. No my to i ja tu ich karmię, nie? I te wózki im ogarniam i oni sobie tym wożą złom. Oni sobie radzą. No my tutaj zaproponowaliśmy chłopakom, że jak będziemy mieć jakąś robotę, niedługo nam się szykuje duży remont w warsztacie, więc będzie pełno tego metalu, złomu, żelaza. Oni by sobie wywodzili. No tak, już mamy numer, będziemy na pewno się kontaktować z chłopakami, żeby brali sobie. No bo zawsze dorobią dla nas to mniej roboty, nie będziemy musieli tego wywozić na żadnego tipa, żeby to zabrali od nas i jeszcze płacimy za to dodatkowo. No takie pytanie mam, jeśli da radę w urzędzie załatwić, kojarzy pan takie reklamy teraz lecą, fotowoltaika, żeby im do góry zajebać panel słoneczny, że mogli sobie też ładować te telefony, bo oni ładują w aucie. Ostatnio mnie odpalić nie chciał. No, akumulator ukraść to jest co naładować to jest co robić, proszę pana. No, to przegata. Majster, powiedz mi, jak z solarami tutaj? Kurwa, myślę, że tu mają jakąś lampę chłopaki, do solary byśmy do tego mogli podciągnąć. Tu beczkę mają, byśmy mogli im wstawić gdzieś w kąt, jakiś kurde, wiesz, słuchaweczkę przymocować, pełna profeska. Że tak, wiesz, mogliby się tu myć? No jasne, jasne, deszczówka jakby tu leciała, wie pan, to do a jak wygląda sytuacja? Rynny zamontować. To do słowa by się panowie. Jak wygląda sytuacja z tymi innymi garażami, ten na wpół otwarty tutaj? I to jest... Taki pani miły przyjeżdża tu czasem. No i oni go pilnują za ten. Ale tu? Nie gadaliśmy z nią w sumie. Ty przegadajcie chłopaki temat, ja się dorzucę i w urzędzie pewnie dotację dostaniemy od tego chujklopsa. Przyfuj się bardziej. Znaczy ten chujklops to nam pieniądze od dwóch dni. Nas wyganiają stamtąd. Bo zrobiliśmy klimatyzację im w dwóch pomieszczeniach, a gościa nie ma, nie? To może kasy nie mają. Wszystko wymierzone, zrobione perfekcyjnie, a tu nic. Kurczę. Ale ten cały szef biura ochrony mi podpisał te papiery odbioru, więc no mam w razie co alibi na to, nie? Nie, to jak jest papier, no to na pewno się uda, nie? My na to liczymy, nie? A burmistrz co na to? Przecież on ma siana w chuj. No właśnie nie ma go, on podobno na L4 jest. Burmistrz na L4? No, zachorował. Kurwa, jak ja bym był burmistrzem, też bym chorował, przecież to państwo płaci. Dziękuję bardzo, znajdam się. No, to jest w tym rzecz, nie? Dobrze, panowie, nie będę wam zajmował czasu. Ja idę załatwić jedną sprawę. I zaraz przyjdę. Dobra. Nie ma sprawy. Nie wiem, jak oni robią to, że na dole jest napisane. Otworzę czy no, bo ja sobie na telefonie bym pograł. Ale otworzę. Spróbuj jeszcze raz, bo to kurde nie zawsze działa, wiesz? Ten kluczyk kurwa jest zepsuty. A spróbuj normalnie przekluczyć. Czekaj. I co? No i zaciął się kurwa, nie da się teraz wyjąć. Dobra, to ja sobie tu usiądę. Psiku, mi się chce i dekarę zrobić. Patrzymy jak bomba pierdolnie. Jeden ten Nixon ma nadać top donatora na DC Szymek odpowiada i 3 złote. Top donatora może dać Dixon Gamers. Szefie. No co? Psuje wam coś? A czemu? No bo się zamki przyciskają. O tam pierdol te zamki, ja se tu usiądę. Zjebał się to się zjebał. Kurwa, nie trafiłem. Tutaj panie z szefem tych chłopaków? Nie, kolegom. A, kolegom, bo oni mówili, że z szefem przyjadą. Dobrze. No, bo nie, bo że ich karmię, to oni do każdego mówią kierowniku, szefie. No, wiadomo. Tutaj, w którym miejscu tereny miało być? Na dachu? No, na dachu i fotowoltaika, żeby była na dachu w stronę słońca, gdzie wchodzi. Ja tutaj kolegę na drabinę wezmę. Dobrze. Pytania
A kurwa! Ja muszę sobie pobindować, to idzie pobindować te... Ja tą lawetę będę położył na lodowę. Ja się postawię. Ja se gram na telefonie, idę ciu-ciu!